23. kolejce T-Mobile Ekstraklasy Lech Poznań wygrał na własnym boisku z Jagiellonią Białystok 2-0. Piłkarze Kolejorza długo nie mogli sforsować defensywnie grającej drużyny Michała Probierza i na bramki kibice musieli długo poczekać. Dopiero na 4 minuty przed końcem wynik spotkania otworzył Barry Douglas, a drugie trafienie z rzutu karnego dołożył Tomasz Kędziora. Nie było z chwili zwątpienia, bo zakładaliśmy, że tak może być. No, Jagiellonia w tych meczach w tej rundzie wyjazdowych bardzo dobrze wyglądała z kontrataku i nie chcieliśmy ruszyć jakoś za bardzo mocno odkrycie, żeby nie dostać bramki właśnie z kontrataku. I tutaj mieliśmy zabezpieczyć przed kontratakiem, a w miarę upływu meczu wiedzieliśmy, że tego miejsca będzie trochę więcej i tę sytuację stworzymy. No, to szkoda, że aż tak późno, ale z drugiej strony no, trzeba się cieszyć, bo wygraliśmy. Zaskoczyła Was aż tak defensywne nastawienie Jagiellonii? Trochę tak. Myślałem, że bardziej odważnie wyjdą tutaj. No, praktycznie bronili w 11 przez cały mecz. Bardzo zdyscyplinowani byli taktycznie i no, naprawdę było ciężko coś tutaj stworzyć. No, myślałem, że bardziej odkryją się. Jeszcze zapytam Cię o sytuację z żółtą kartką, bo trudno uniknąć tego tematu. Chyba zrobiłeś to celowo. Nie zrobiłem tego celowo. Nie wdałem się w polemikę z trenerem Probierzem. To jest jego ocena sytuacji. Ja robię to, co mam. To zadanie i przerwam kontratak, żółta kartka, to wszystko. Nie mówię o trenerze Probierzu, że bardziej chodzi mi o którąś żółtą kartkę, która eliminuje cię z meczu z Zawiszą, ale automatycznie zagrasz z Legią. No to wszyscy wiemy, no nie tylko ty. Ja też wiedziałem, że brakuje mi jednej kartki, ale nie zrobiłem tego celowo, zrobiłem to sytuacja boiskowa, zmusiła mnie do tego.